Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Wyjątkową okazję ponowną do głębokiej refleksji. Śpiewaliśmy na początku pieśń, której słowa są niezmiernie głębokie. Serca razem połączone. Na wyżyny łask wzniesione. Dalej słowa tej pieśni to pragnienie, aby Pan zjednoczył silnie poróżnioną swoją rzeszę. Niech w braterskiej zgodzie miłej zawsze wszyscy kroczą znów. Niech Ci służą z całej siły, głosząc prawdę Twoich słów. Serca razem połączone. Pozwolę sobie również wspomnieć, że wciąż jeszcze w moim sercu, w mojej myśli, w mojej pamięci i na długo pozostaną, oby na zawsze, wiele myśli z ostatniej konferencji, o której wspomniałem. Hasło tej konferencji wyrażone zostało tymi trzema słowami. Twórz więzi, inspiruj i zmienia. Na pewno będzie wiele okazji jeszcze do przybliżenia całego programu i wielu niezmiernie ciekawych myśli przypominających i odkrywczych zarazem, przy czym na pierwszym miejscu w tym zestawie nieprzypadkowo umieszczone zostało słowo twórz więzi. Bo moi kochani, człowiek został stworzony do życia w społeczności. To też odkryli starożytni filozofowie, twierdząc, że homo homini, homo socius est, czyli człowiek myślący jest istotą społeczną. Nie da się żyć w osamotnieniu. W osamotnieniu człowiek jest bardzo nieszczęśliwy. Człowiek potrzebuje społeczności. W społeczności, moi drodzy, realizuje się, ale niestety jest jedna przyczyna, która niszczy społeczność. Jedna, tylko jedna przyczyna. Spróbujecie odgadnąć moją myśl? No brak więzi to jest skutek. To już jest skutek. Co jest? Egoizm. Egoizm, który prowadzi do obojętności, który jest bliźniaczą siostrą pychy też, ale egoizm. Egoizm, moi drodzy. Myślę, że nie potrzeba nikomu tłumaczyć tego słowa. Droga Aniu, dzisiaj przede wszystkim chcę skierować słowo do Ciebie, wobec nas wszystkich, którzy dzisiaj jesteśmy, bo za chwilę będziemy świadkami zanurzenia w wodzie. I to wydarzenie będzie wielkim przeżyciem nie tylko dla Ciebie, i dla mnie, jako usługującego tym zanurzeniem,
Ale to wydarzenie będzie wielkim przeżyciem, wierzę, dla tych, którzy przypomną sobie dzień swojego zanurzenia w wodzie. Jak również dla tych, którzy być może jeszcze nie podjęli tej decyzji i będą się zastanawiać nad istotą tego. W rozmowie, w nocnej rozmowie z pewnym dostojnikiem żydowskim, Pan Jezus odkrył jedną z największych tajemnic i jedną z pierwszych potrzeb, jeśli nie pierwszą potrzebę życia. Powiedział, a Jan zapisał to w swojej Ewangelii w rozdziale trzecim, powiedział do Nikodema, jak gdyby przerywając jego łańcuch kurtuazyjnych zwrotów, którymi jako człowiek uczony starał się rozpocząć rozmowę z Panem Jezusem. Znamy tą rozmowę, możemy ją przeczytać w całości. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na pewne myśli, że Pan Jezus od razu przechodzi do sedna, zaskakując tym samym uczonego człowieka. Werset trzeci, odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A. I tenże zaskoczony, uczony człowiek stawia pytanie, jakżeż może człowiek narodzić się, gdy jest stary? No, takiego pytania na pewno nasza Ania nie postawiłaby, ale Nikodem był już sędziwym człowiekiem, gdy przyszedł do Pana Jezusa i tym bardziej było dla niego to zdumiewające. I niestety Pan Jezus nie udziela mu odpowiedzi wyjaśniającej, na czym polega nowonarodzenie, ale odpowiada ponownie, powtarzając to zdanie, werset piąty: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Niebios. Z wody i z ducha. To, co my, czego my będziemy świadkami widzialnymi, to jest chrzest zanurzający w wodzie. Ale Pan Jezus mówił o chrzcie równocześnie, o potrzebie chrztu w duchu. O, to jest niezmiernie ciekawy temat i niezmiernie ważny wątek. Bo tego chrztu nikt z ludzi udzielić nie może. I tego chrztu nikt z ludzi zobaczyć nie może. Ale co może zobaczyć? Przeczytajmy dalej, przypomnijmy sobie dalej, co Pan Jezus powiedział do tegoż człowieka. Werset szósty do ósmego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Ale co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Pan Jezus zauważył na twarzy Nikodema wyraz zdziwienia. Wy wiecie, kiedy na naszej twarzy maluje się wyraz zdziwienia? Gdy słyszymy coś po raz pierwszy, coś nowego, coś, co może stoi w sprzeczności z tym, co do tej pory wiedzieliśmy. Nikodem nie ukrywał swojego zdziwienia i dlatego Pan Jezus
Mówi, nie dziw się temu, co ci powiedziałem. Jaka była reakcja owegoż człowieka? Przeczytamy, przepraszam, jeszcze werset 8, bowiem Pan Jezus mówił, że to, czego nie możemy widzieć, rodzi skutki, które możemy zobaczyć. I użył pięknego porównania. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz. Ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Powiedziałem, że my nie możemy dostrzec i my nie zobaczymy tego chrztu. Ale możemy dostrzec skutki. Gdy byłem małym chłopcem i widziałem chwiejące się drzewa na wietrze, wtedy myślałem, że wiatr powodują chwiejące się drzewa. Wiecie, bo tak jak ręką pomachasz, niektórzy takie wachlarze mają i tworzą wiatr, gdy im jest gorąco. I ja tak myślałem jako mały chłopiec, że drzewa poprzez ruszanie się tworzą wiatr, tylko dla mnie zagadką było, kto tymi drzewami ruszał. Rozumiemy? To taki dziecięcy sposób myślenia. Sytuacja jest odwrotna. To nie drzewa powodują wiatr. Chociaż gdyby ktoś drzewami ruszał, to może by trochę wiatru spowodował. Ale to wiatr powoduje, że te drzewa się uginają, że te drzewa poddają się wiatrowi. I dlatego Pan Jezus użył takiego przepięknego przykładu, ilustracji, żebyśmy zrozumieli, że niewidzialna i niepojęta istota wiatru daje się zauważyć w skutkach. Skutki są widoczne. Jakżeż zareagował ten człowiek? Nikodem rzekł do niego, jakżeż to się może stać? On był wciąż jako naukowiec zainteresowany wyjaśnieniem duchowych rzeczy, głębokich, najgłębszych. Nie jesteśmy w stanie ani pojąć w naszym umyśle, ani wyjaśnić. Dlatego też rozumiejąc to, inny, również wielki uczony chrześcijański pierwszego wieku, Saul z Tarsu, zwany i znany przez nas jako apostoł Paweł, napisał, że nasze poznanie, nasze zrozumienie jest tylko cząstkowe. A istota miłości, przeczytajmy te słowa z listu do Efezjan. List do Efezjan, rozdział 3 i tam werset od 14 do 21. Niech te słowa wybrzmią w każdym sercu dzisiaj ponownie. Paweł mówi, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcowstwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. To jest ten duchowy człowiek, to jest ten człowiek, który narodził się z Ducha. Żeby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Kochani, czy jest możliwe poznać coś, co przekracza wszelkie poznanie? Czy jest możliwe?
chciałbym powiedzieć takie dwie myśli. Tak, jest możliwe poznać to w pewnych cząstkach, maleńkich cząstkach i zrozumieć, że całość przekracza możliwości mojego poznania. I dalej apostoł Paweł mówi, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Co to znaczy? Wypełnieni pełnią Bożą. To znaczy, aby nasz sposób myślenia, bo to jest źródło wszystkiego, aby nasz język, aby nasza ręka, nasza noga, moje oko, ucho było skoncentrowane na tym, co mówi Pan, co mówi Bóg. Czy jest to możliwe? Posłuchajmy, co apostoł Paweł pisze. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. On jest gotów to czynić w życiu. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki. Godne podkreślenia jest, że apostoł Paweł zwraca uwagę na rolę Kościoła, nie budynku, nie murów, jakkolwiek postawione, czy według gotyckiego stylu, czy współczesnego stylu, czy jakiegokolwiek innego. Nie. Mówiąc o Kościele, mówi o żywych kamieniach, które budują ten Kościół. Dlatego tak ważną rzeczą jest budowanie więzi. Budowanie więzi. Moi drodzy, ja częstokroć akcentuję, że w naszym polskim języku są takie dwa słowa, które potocznie znaczą to samo, ale w istocie rzeczy jest między nimi zasadnicza różnica. Gdy mówimy o Kościele, gdy mówimy o zborze, częstokroć używamy takiego określenia wspólnota. Wspólnota. Są wspólnoty religijne, wyznaniowe, wspólnoty zborowe. I używamy tego słowa, rozumiejąc, że dotyczy to grupy ludzi tworzących, prawda, tą wspólnotę. Ale jest drugie słowo, społeczność. One są często zamiennie stosowane. Ale dostrzegacie różnicę między wspólnotą a społecznością? Co jest mocniejsze? Wspólnota czy społeczność? Jak myślicie? Proszę? No wiecie, tak to zazwyczaj bywa, że jak jest problem, to grupa dzieli się na trzy części. Kochani, chciałbym powiedzieć wam, czym się różni wspólnota od społeczności. A najlepiej ilustruje to przykład, porównanie. Wspólnota to sterta cegieł ułożonych na sobie. One mają dużo wspólnego. One leżą jedna na drugiej, stykają się z boku. One bardzo dużo mają wspólnego. Ale czy ktoś z was zamieszkałby w domu, gdzie murarz tylko by poukładał cegły na sobie i nie skleił ich? Społeczność to mur. Tym się różni społeczność od wspólnoty. Czym mur od sterty cegieł? Kochani, mur to też wspólnota, ale społeczność
to ludzie, którzy są ze sobą sklejeni. Murem stoją ze sobą. Ja chciałbym, moi kochani, takiego zboru, takiego kościoła, gdzie jeden za drugim stoi, czy jeden z drugim stoi jak mur. Wiecie, jak są dwie cegły sklejone mocno i próbujemy je rozkleić, to bardziej cegła pęknie, a spoiwo nie puszcza. I tak niektórzy woleli życie oddać, niżeli zranić, niżeli zdradzić swojego brata, swoją siostrę. Nam potrzeba, kochani, takiej świadomości społeczności, więzi z Chrystusem i więzi z braćmi. Zadowalamy się czasami wspólnotą i to jest smutne, a diabeł się za rogiem chichocze piekielnym śmiechem i mówi: tak, tak, twórzcie wspólnoty. I tak, moi drodzy, te wspólnoty mają dużo wspólnego. Mniej czy więcej. No zgrozo, jeśli ta wspólnota spotyka się 2,5 godziny raz w tygodniu. To jest smutne. To jest wspólnota. Wspólnie zaśpiewają pieśni, wspólnie się pomodlą i wracają do swojego domu. Więzi, moi drodzy, więzi. To nic nowego. Ale tworzyć więzi może tylko miłość. Tylko miłość tworzy więzi. Dlatego tylko egoizm te więzi niszczy. Egoizm. Egoizm jest cechą grzechu. Grzech jest swego rodzaju egoizmem. Dlatego, gdy apostoł Paweł pisze do Kolosan o społeczności, o życiu w społeczności, otwórzcie 3 rozdział listu do Kolosan. I tam tylko werset 14. Werset tylko 14. Wcześniej udziela szeregu rad dotyczących życia, społecznego życia. I werset 14 mówi: a ponad to wszystko wymieniłem wiele rzeczy, ale ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. To jest klej, który tworzy społeczność, który wspólnotę przekształca w społeczność. Rozumiemy? Kochacie swój zbór? Ile czasu spędzamy razem? Zapraszacie się do domu? Kiedy ostatnio gościłeś kogoś? Ojej, tyle mamy różnych obowiązków. Zachęcam do tego. Wiem, niektórych nie potrzeba zachęcać. Ich dom jest otwarty. Ale zachęcam do tego. Zaproś kogoś, nie tylko tych, których co tydzień zapraszasz, bo są tobie najbliżsi. Wiecie, właśnie w domu, przy stole, nie potrzeba jakiegoś wystawnego obiadu przygotować. Ale wtedy ludzie się kleją. Wtedy się poznają, wtedy się zbliżają do siebie. Ale, kochani, powiem o niebezpieczeństwie takich spotkań nieraz. Tak, nie mogę nie powiedzieć o niebezpieczeństwie. Bo też wiem, że niektóre spotkania nie kleją ludzi. Gdy plotkarstwo się uprawia. Są takie sytuacje. Wtedy to nie klei. To wtedy nie klei.
Ale o czym rozmawiać? Czasami nie mamy wspólnego tematu. Macie otwarty jeszcze ten trzeci rozdział listu do Kolosa? Popatrzcie. Werset 16 podpowiada nawet. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Rozmowy. Wiecie, jak wyglądają nasze spotkania, nasze rozmowy? Czy chętnie rozmawiamy o sprawach duchowych? To każdy może odpowiedzieć sobie w swoim sercu. Tworzenie więzi z Bogiem, jeszcze raz powtarzam, i tworzenie więzi z braćmi. Chrzest jest takim progiem, takim momentem przejściowym. Wspomniałem i chcę dokończyć, że chrzest w Piśmie Świętym, jego istota, jego wielkość, jego znaczenie porównane zostały do trzech najważniejszych momentów w życiu człowieka. Jakie są trzy najważniejsze momenty w życiu człowieka? Czy podążycie za moimi myślami? Potraficie troszkę wyprzedzić? Narodziny. Proszę? Narodziny. Narodziny, no od tego się zaczyna. Od tego się zaczyna. Pierwsze narodziny. Co jeszcze? Jeszcze dwa zostały. Jest wiele takich ważnych momentów, ale te trzy generalnie nikt nie kwestionuje, że są najważniejsze. Trzecim będzie śmierć. Trzecim będzie śmierć, bo ona wszystko kończy. Słusznie. Więc mamy i teraz jeszcze coś w środku. Proszę? Wejście w dorosłość, szkoła, studia, doktorat. Założenie rodziny. Założenie rodziny, małżeństwo. To jest często nawet w życzeniach nazywane nową drogą życia. Narodziny jako początek życia, małżeństwo i śmierć. I mówiąc o chrzcie zanurzającym, Biblia porównuje, że chrzest ma w sobie elementy każdego z tych wielkich zdarzeń. Dlaczego? Dlatego, że jest to początek duchowego życia. Dlatego, Aniu, życzę Tobie, życzymy Tobie, aby ten dzisiejszy dzień nie tylko był zanurzeniem w wodzie, ale żeby również Duch Święty dokonał tego zanurzenia w Nim samym, abyś w Nim, w Jego mocy, w Jego miłości zanurzona rozpoczęła to nowe życie. Wiecie, to zanurzenie w wodzie jest przepięknym symbolem zanurzenia w Bogu i w Jego miłości. Bo tak jak człowiek zanurzony w wodę, pogrążony w niej, otoczony przez wodę z wszystkich stron, że nawet czubek palca nie wystaje ponad wodę. Z wszystkich stron ogarnięty wodą. Niech to będzie takim symbolem, że właśnie zanurzenie w miłości jest tak pełne, że ta miłość ogarnia cię z wszystkich stron. Ty nie wchodzisz do tej miłości po kolana. Ty tą miłością nie zostajesz tylko polana, ani pokropiona. Ty nie wchodzisz do tej, nie wchodzisz do tej wody po pas, ale ty w tą wodę zostajesz zanurzona całkowicie, że ta woda ogarnia ciebie z wszystkich stron. I to jest przepiękny symbol chrztu. W istocie rzeczy życie nasze fizyczne, biologiczne też kształtuje się w wodzie. Prawda? My wiemy, dobrze, znając
biologię znając, prawda, powstawanie życia. Ono kształtuje się w wodzie. My rodzimy się z wody. Biologicznie również. I tego ci życzę, Mani, abyś doświadczyła, że ten dzisiejszy dzień, a w twoim przypadku nakładający się na rocznicę urodzin, na dzień urodzin biologicznych, to się rzadko zdarza, takie nałożenie, wiesz, tych dat, tych rocznic. Aby było to dla ciebie tym nowym początkiem. Małżeństwo to związek. Małżeństwo to związek świadomy. Nikt nie wchodzi w związek małżeński w wieku niemowlęcym. Chociaż zdarzały się patologie, że rodzice wydawali za mąż i żenili dzieci, prawda, niemowlęta. Ale nie mówimy o sytuacjach nienormalnych. W naturalnych przypadku małżeństwo to związek świadomy. To związanie się z kimś, z którym wiąże mnie co? Biznes? Są małżeństwa dla interesu. Tak, są. Z różnych powodów są małżeństwa. Żeby uzyskać obywatelstwo, emigranci kupowali sobie małżeństwa. Nawet z różnych powodów. Ale to nie małżeństwo. To kontrakt. Małżeństwo to związek oparty na miłości, na bezwarunkowej miłości. Taką miłością, jaką Bóg nas umiłował. Taką miłością chce wypełniać nasze serca. Bo nasza ludzka miłość jest miłością warunkową. Niektórzy próbują Boga wcisnąć w tą warunkową miłość i mówią: Pan Bóg kocha tylko dobrych ludzi. Pan Bóg kocha grzeczne dzieci. Wiecie, niektórzy rodzice takim argumentem próbują wzmacniać swój autorytet w wychowywaniu dzieci. Znam takie przypadki osób dorosłych, które w takim klimacie wyrastały. Że na miłość trzeba sobie zasłużyć dobrym postępowaniem. To niezrozumienie miłości. Małżeństwo to miłość, to dojrzała miłość, to wybór. To społeczność, to nie wspólnota małżeństwa, to społeczność sklejona w jedno nierozerwalnym klejem, że jeżeli ktoś chce rozerwać, to jedynie śmierć. Nic innego. I wreszcie ten trzeci obraz, śmierć. Dlaczego śmierć? Takie tragiczne, takie smutne. Otóż właśnie dlatego, moi drodzy, że tylko śmierć dla grzechu, tylko śmierć dla egoizmu może zagwarantować rozwój miłości. I dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 6 zanotował pewne słowa godne uwagi i przypomnienia każdemu z nas, odkrycia na nowo. Od wersetu 3 w 6 rozdziale listu do Rzymian czytamy: czyż nie wiecie? Niezmiernie ważne. Paweł pisze list. Do kogo można skierować pytanie, czy nie wiesz? No do tego, komu się coś powiedziało. Do tego, kto wie, czy nie wiesz? Nie wiecie? A więc apostoł Paweł jako misjonarz, jako nauczyciel, głoszący Chrystusa, głoszący Ewangelię, prowadzący ludzi do nowonarodzenia, prowadzący ludzi do związku z Chrystusem,
w swoim liście później przypomina, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni, a w istocie rzeczy zanurzeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy zanurzeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest, zanurzający chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, tak i my nowe życie prowadzili. To łatwo powiedzieć. To łatwo było napisać. Ale Paweł wiedział, co mówi i wiedział, co pisze. Bo on tego doświadczył. Ewangelia to nie jest teoria. Ewangelia to nie jest doktryna. A religia to nie jest liturgia. Jeśli ktoś religię sprowadza do liturgii, to tworzy wspólnotę z Bogiem, ale nie społeczność. I tak ludzie zadowalają się wspólnotą. I teraz w 5 wersecie jest przepiękna idea podkreślona warunkowości, zależności między przyczyną a skutkiem. Popatrzmy. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, bo jeśli... Kiedy używamy słowo jeśli? A? My go bardzo poprawnie używamy w normalnych naszych rozmowach, w normalnych naszych relacjach. Jeśli coś chcesz, to jest przyczyna, która prowadzi do określonych konsekwencji, do określonych skutków. Jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wtedy wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy nadal nie służyli grzechowi. Wiecie, to są, ja myślę, że dla mnie osobiście, w przepięknych wypowiedziach dotyczących znaczenia Ewangelii w życiu, te słowa w moim zrozumieniu są słowami kluczowymi. Właśnie śmierć dla grzechu, śmierć dla starego życia. Czytajmy dalej, bo te słowa są ponownie powtórzone. Paweł uważał, że one są tak ważne, że w swoim liście powtórzył je jeszcze raz. Popatrzcie. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem. Droga Aniu, to nie chodzi o to, żeby dzisiaj wejść do wody i poddać się zanurzeniu w wodzie. To nie wystarczy. Jeśli twoje serce, a wiem, że ono jest przygotowane i ono jest gotowe, aby pozwolić Duchowi Świętemu właśnie na stworzenie nowego życia, na dokonanie tej śmierci dla grzechu. To nie jest łatwe. W codziennym życiu to nie jest łatwe. Dlatego Paweł też zdawał sobie sprawę. On się borykał z tym. Borykał się z tym. Strasznie się borykał. Dlatego te słowa napisał i napisał jeszcze jedną rzecz, którą chcę dzisiaj bardzo mocno podkreślić, ale dokończmy jeszcze ten fragment. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie.
To jest proces, to jest życie, to jest każdy dzień, to jest każdy dzień. Czy to jest możliwe, Panie Jezu? Być może są jacyś geniusze, którzy to mogą osiągnąć, ale ja, zwykły, szary człowiek, ja, biedna istotka, to jest chyba niemożliwe. Kochani, czytaliśmy we wstępie słowa, pamiętacie, co było czytane? Drugi list do Koryntian, rozdział 12. Otwórzmy, przypomnijmy te słowa. Niech one ponownie wybrzmią. Nie będę szeroko omawiał. Paweł był człowiekiem wyróżnionym, doświadczającym wielu wspaniałych rzeczy. Był prorokiem, miał wizję, był przeniesiony, jak sam pisze, do trzeciego nieba. Ale jak on konstatuje to swoje doświadczenie? Rozdział 12 od wersetu 7. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wiecie, jak człowiek odnosi same sukcesy, to co mu grozi? Ha? Nie muszę mówić chyba. Bym się więc, ja to może przetransponuję, bym się więc z sukcesów osiąganych zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Jedna z największych zagadek dla teologów i nie tylko teologów. Co to był ten za cierń, który Paweł miał w swoim ciele? No Paweł nie napisał. I dobrze, że nie napisał, bo byśmy się porównywali z nim. On tylko powiedział, kochani, taki cierń to może być choroba, to może być twój problem finansowy, to może być twoja rodzina, to może być twoja praca. Tych cierni może być wiele i różne rzeczy mogą być takimi cierniami. Nieważne, nie chodzi o rozpoznanie, chodzi o istotę, po co i dlaczego Bóg na to pozwolił. W przypadku Pawła. Paweł tutaj wyjaśnia pewną bardzo ważną rzecz. On ujawnia, że on prosił Pana, żeby ten cierń wyciągnął, żeby go nie kłuł. Ale co mu Pan powiedział? Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Gdy Paweł to zrozumiał, dziękował Panu Bogu za to i napisał coś, co jest pewnym paradoksem, jednym z wielu paradoksów wiary. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami. Kto się lubi chlubić słabościami? Wstyd przyznać się do słabości. To nie chodzi o to, Paweł nie mówił, że będzie się obnosił. Rozumiecie? Nie, że będzie się chwalił. Jaki to ja jestem słaby. Wiecie, niektórzy tak mówią, jaki ja jestem słaby, taki jestem tylko człowiekiem. Nie. Myślę, że rozumiemy tą istotę chluby Pawła, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. A to rozumiem, co to znaczy chlubić się słabością. Bo to nie ja osiągam. To nie ja jestem bohaterem. To Chrystus. Albowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. A rozumiecie to? Droga Aniu, życzymy Ci,
z całego serca, bo dzisiaj jest dzień, który łączy w sobie te trzy znaczenia. Dzisiaj jest dzień, który jest pewnym progiem dla Ciebie. Dzisiaj jest dzień, który dla nas, którzy będziemy świadkami tego wydarzenia, będzie dniem głębokiej refleksji i przypomnienia sobie i odnowienia w swojej świadomości tego, czym był dla mnie chrzest. Czy aby nie był tylko i wyłącznie zanurzeniem w wodzie. I na koniec przypomnę, bo ja to mówiłem już z pewnością i będę o tym mówił wiele razy. Czy słyszeliście kiedyś, czy zdarzyło wam się myśleć o sobie lub o kimś? Ja jestem tylko człowiekiem. Słyszeliście takie zdanie? Wiecie, to zdanie ma w sobie fałszywą pokorę. I chcę wam to powiedzieć dlaczego. Bo częstokroć używane jest ono jako usprawiedliwienie swoich lub cudzych słabości. No przecież on jest tylko człowiekiem, czego już można od niego oczekiwać. Prawda? Jest tylko człowiekiem. Ale zapamiętajcie. Czy słyszeliście kiedyś takie zdanie? Kto się urodził raz, dwa razy będzie umierał. A kto się urodził dwa razy, najwyżej jeden raz będzie umierał. Słyszeliście takie zdanie? Kto słyszał? Niektórzy tak. Jeśli słyszeliście, zapomnieliście, to przypominam, a ci, którzy nie słyszeli, zapamiętajcie. Powtórzę jeszcze raz. Jeżeli narodziłeś się raz, będziesz dwa razy umierał. Ale jeśli się narodziłeś dwa razy, to najwyżej jeden raz umrzesz. Nie czas w tej chwili na rozważenie, ale koresponduje to z cytowanym na wstępie fragmentem rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem. Nikodemie, jeśli się drugi raz nie narodzisz, ani nie ujrzysz, ani nie wejdziesz do Królestwa Bożego. I ci, którzy się dwa razy urodzili, najwyżej raz będą umierali tą śmiercią w Adamie. I dlatego błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bo nad nimi druga śmierć nie ma mocy. A to jest przepiękna idea. Zgłębiajcie. I teraz zasadnicza rzecz. Tylko człowiekiem jest ktoś, kto tylko jeden raz się urodzi. Rozumiemy? Jeżeli się narodziłeś z ducha, z Boga, to nie przestajesz być człowiekiem, ale już nie jesteś tylko człowiekiem. Wiecie, co znaczy ta partykuła tylko? To jest ograniczenie, zawężenie. Dlatego, gdy ktoś mówi, ja jestem tylko człowiekiem, to niejako ogranicza siebie tylko do ludzkich możliwości. Ale jeśli z Chrystusem umarłeś i powstałeś do nowego życia, to już nie jesteś tylko człowiekiem. Nie przestając być człowiekiem, jesteś dzieckiem Króla Wszechświata. Jesteś dzieckiem Bożym. A, to jako człowiek masz dostęp do mocy Bożej, gdy ludzkie słabości cię ograniczają. Rozumiemy? Masz dostęp do Bożej mocy. Masz dostęp do Boga Ojca. Możesz Boga Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi nazywać tatusiu, ojcze. A On mówi do ciebie, dziecko moje, synu, córko moja. Wchodzisz w relację, wchodzisz w więź z Bogiem. Nie handel.
Panie Boże, ja Ci posłuszeństwo, a Ty mi błogosławieństwo. Popatrz, jaki jestem dobrym człowiekiem. Zasługuję na miłość? Wiecie, tak niektóre dzieci myślą. Pan Bóg mówi, nie ran mnie. Nie ran mnie. Sprawiasz mi przykrość, jeśli tak myślisz. Nie rozumiesz miłości. Do pewnych ludzi Pan Jezus mówi, idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłość. Dlatego w tych słowach chciałem zwrócić się głównie do Ciebie i do nas wszystkich, abyśmy rozumieli, co to znaczy na nowo się narodzić. Abyśmy rozumieli, że to nie jest inaczej. Abyśmy rozumieli, że tego pojąć rozumem nie jesteśmy w stanie, ale mamy przynosić i okazywać w swoim życiu skutki tego nowego narodzenia. Jeśli byłaś kochającą żoną, to od dzisiaj, Aniu, Pan Bóg chce wypełniać Twoje serce, żebyś była bardziej kochającą żoną. Jeśli byłaś kochającą matką dla swoich dzieci, to Pan Bóg chce Twoje serce uzupełnić miłością, abyś je kochała jeszcze głębiej, pełną, bezwarunkową miłością. Jeśli byłaś kochaną córką, masz swoich rodziców, abyś okazywała miłość swoim rodzicom, nawet gdy Cię nie rozumieją. Tą miłość tylko Bóg ma i tą miłość On chce wlewać w nasze serca. Dlatego serca nasze połączone w sercu Bożym spocząć chcą. Śpiewaliśmy na początek. Na wyżyny łask wzniesione, oczyszczone Zbawcy krwią. Niech to będzie przeżyciem i doświadczeniem każdego z nas. Amen. Amen.